Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MC Kraw. W dzisiejszym odcinku dotrzymamy tradycji i zagramy Arengę Bedurs. Ja jako Święty Mikołaj, a Kubi44 jako elf. Zapraszam do oglądania. My już zaczynamy Arenkę z Bad Wars. Ja tutaj oczywiście jako Miki, Kubi44 jako elf, tak jak tradycyjnie rok temu i dwa lata temu też był taki odcinek, więc tak też w tym roku 2022 też jest. Zobaczymy, też jest nowa rzecz, zmieniamy tryb gry Bad Wars, dlatego że teraz gramy na duo. Idę na diamenty. Dobra, jakby jeszcze nie idą. Dobra, jesteśmy na duo. Zobaczymy. Będą szli nad od siebie, dobra, nie będziemy. Zobaczymy, czy serwer Hypixel też jest takim prostym serwerem. Tam? O, tam, ale były bitwy, zniszczyli się. Dobra. O, dobrze, że jest szybki spawner, nie będziemy. Zobaczymy, czy na serwerze Hypixel też będziemy tak wygrywać, jak na serwerze Coxcraft. Bo Coxcraft to prosty serwer, nie oszukujmy się. No w sumie, raczej, czy tam prosty, tam, no po prostu łatwo się wygrywa. Masz diaksy? Mam. Dwa odkładam. To zostaw. Już dawno Arenki jakiś prezent. O, weź daj tego prezenta. A weź sobie. Masz taki prezent świąteczny ode mnie. Nie idą na razie do nas. Jak na razie, ale można by spróbować Fireball Jumpa. Można by było, to że Ironu nie mam nawet, żeby sobie kupić narzędzia, co dopiero na Fireball Jump. Pójdź na diaksy. Idę, cały czas chodzę. Dobra. No to no idź, bo potrzebujemy sharpnessa. Dwa diamenty tutaj są. Potrzebujemy jeszcze dwóch na sharpnessa, tak? Na piecyk. Nie, na piecyk jest dobry. O, i potrzebujemy sharpnessa. O, to idealnie. Ach, chyba już nie trzeba. Dobra. Co? Zrób sharpness. Bo rozwalili łóżko, nie potrzebowałem Fireball Jumpa. Niebieskich nie ma, czerwonych też nie ma, ja się podbuduję do nich. Tylko ty zostań bazie, okej? Mhm. I tak nie mamy raczej nic do stracenia. No i tak nic nie zrobię, więc w sumie. W razie czego to sobie kup Fireballa, to będziesz strzelał. Jak będzie ktoś szedł tym mostem. Ciągle trzy. Nieprzyjacielski. Dobra. O, yellowsów już nie ma. Dobra, robimy to jeszcze. I się. Nie mogę, nie spadł, może do nas iść. Gdzie jest? Klepie się z nim solo, easy. Rozwaliłeś. Serduszko. Rozwaliłeś? Tak, ale aj. No serduszko. No już sobie naszykowałem Fireballa, żeby strzelać. O, zostawiłeś Fireballa w bazie, ale to tam... Jak? Fireball, oddaj. Dziękuję za taki miły prezencik. Uwaga, zielony jest nad tobą. Konrad. Zielony. Dobra, to my idziemy na zielony. Ale drugiego mogę nie pokonać. No dobra. Nasze łóżko dostało właśnie Fireballem. Żeby drugi nie przyszedł. Siema. Tego spróbuję rozwalić. Dobra, dałem radę. Rozwaliłem zielonego. Dasz radę? Przytrzymam go na jakiś czas. Na jakiś czas? No, na jakiś, bo wiadomo, nie będę tutaj wiecznie czekał. Żeby ten Fireball nie wypadł ze skrzynki. A, chodź tu młody. Oj. Aj. Konrad, zielony, blisko nas. Praktycznie nam może niszczyć już łóżko. Niszczy! No to właśnie o tym mówię. Dobra, jest. Na ciebie przeszło. Wykorzystam tego Fireballa, czy nie? Bo... Ja go wykorzystam. Ty miałeś Fireballa? Tak, robię. Już mnie na nic robimy nie zna. Tutaj wypada już często. Mogłeś go zostawić. Nie. Ej, bo zielony, weź szybko nam zabuduj te łóżko. Nie mam czym. To kup. Już kupuję. Czekaj. Lecimy z koksem. Gdzie zabudę? A tutaj taka mała dziura. Iza. Szczerze, powoli to już jest prosto. Oby było prosto, tak.
stroju Mikołaja i do tego na Epixelu. Nie tak jak na Coxcraftcie. Na Coxcraftcie rośnie i też jak ładam znaczy, ten Firebola awaryjne to jest to ci nie wypadaje. Widzę tutaj różnicy. Jakoś tak, nie wiem, czekaj, jakby to określić, może staliśmy się lepsi? A nie, nie. Nie, żartuję, nie ma szans. Nie, żartuję. A gdzie są gdzie Eloni? Nie mam pojęcia. Dobra, idzie tam. Dobra. Ale, dobra, nie, ja się przyzwyczaiłem tak strzelać później ty. W Boxcraftcie. No, bo tam są opóźnione lekko. Siema! Pa. Znaczy do zielonego oczywiście, mówiłem. No dobra, diakno dostałem. No zaraz sobie łuczek może kupię. No mnie 2 złota i będę miał go. A few moments later. Ej, bo ze środka nam typ idzie. Ojejku, wracamy. Ej, zabiłem. A, no to spokojnie. Aj, ale idę już. Jeżeli... Dobra, idę i będę się budować na środę chyba. Ile potrzebuję na kolejnego? 3 jeszcze diaksy. O. Ale ja to jestem. Ale było blisko, że ja też go tak zauważyłem pod kątem. Ale weź patrz na środek, bo ja... Ciągle patrzę się. Mam tylko 10 strzałów. Już więcej. Dobra. Lecimy. Zrobię się maragdziki na zbiorę. O, jeden szmaragdzik, jeden prezencik. Szmaragdy 2 dopiero, ale tutaj wolno czas leci. Nie tak jak na Coxcraft. Na Coxcraft jest szybciej czas leci. Za chwilę. Nie aż tak szybko. Dobra, znaczy, jednego... Nie no, już teraz by były jakieś szmaragdy 3, tak bym obstawiał. A dopiero szmaragdy 2 za minutę 40 będą około. Szmaragdy 3 by były. A później by był ten koniec. Dobra, gdzie później ja mam iść? A później Deathmatch, na którym każdym wygrywaliśmy. Dobra. Ryzyk fizyk? Nie ukracza. Dobra, ryzyk fizyk. Albo po ryzyku fizyku. Był ryzyk fizyk. Nie ma. Nie, dobra, kills for kill. Ale to też był miarę dobra. Bo nie... Jest. Jest. Ale teraz mam jednego wroga i żeby oni walczyli z zielonymi, to teraz mam szansę, ja mam szansę ich zniszczyć. Trójka. A to jednak, czekaj, tak? Trójka? Ja nie mogę tak, już tak, mamy prota trójka. Diamentowy... Żelazny mieczy diamentowy arbor. I co ja mam mu powiedzieć? A few moments later. Idzie. Dobra, rozwalony. Dobra, muszę to zrobić w sumie. Co, rozwalisz go? Nie, to nie ma sensu. Nie wiem, że to nie ma sensu. Wracaj. Mamy drewniany, kilo, iść na nich, o tak o. To ma sens jakiś w ogóle? Nie ma. Mówiłem. Weź, żeby cię nie rozwalili. Właśnie mnie to, właśnie to robią i to no super. O nie. Dobra, ale ja jeszcze spróbuję to wygrać. Czekam te 2 minuty, aż będzie Bad Gone. I wtedy spróbuję ja sam dwójkę Aqua rozwalić. Zobaczymy, czy mi się to uda. My się już widzimy, jak będzie coś albo nie rozwalić, będą chcieli rozwalić, albo wtedy, kiedy już będzie Bad Gone, więc czekamy i za chwilę się włączę z powrotem. Ja jeszcze, bo coś strzelają z łuku. Widzę, że ten Aqua strzela. Jeszcze nie ma nawet Bad Gone. Dwójka jest ich. Żeby tylko Ender Pearl się do mnie nie tapnęli. Bo Ender Pearl nawet nie ma. Bo coś tutaj trafiają. Ja nie mogę. No. Nie mogę coś w nich trafić. Na Coxcraftcie potwierdzę, to było jakoś prościej.
dobrze. Ja może będę spróbuję walczyć z diamentów, bo tutaj mają chyba jak dojść. Jakbym go ustrzelił teraz, to by było piękne. Albo dobra, wracamy. Żeby tutaj nie spaść, trzeba uważać. Ojej, pierwszy raz na Hypixelu od dłuższego czasu. Nie graję na nim. Już takie przygody. Jest. Strzałka i fajnie by było to wygrać. Dobra, by do końca chwila będzie. Dobra, idę na diamenty, bo mam nadzieję, że się mnie nie będzie spodziewał właśnie w tym miejscu. Bad go on. Bez destroyed. Po raz drugi mi się to wyświetla. Dobra, żeby... Albo w sumie to nie wiem, czy jest. Nie. W sumie albo tutaj może się tapnąć na dół, albo na górę. Nerwaru, więc nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Może na razie będę się przemierzać pomiędzy diamentami a bazą. Gdzie są ci? Aqua. Dobra, czekam na nich, za chwilę się może włączę. Mam nadzieję, że to będzie sytuacja, kiedy będę ich właśnie rozwalać. Ja w sumie nie mam trochę czasu, tak? Na nich czekać, więc spróbuję może tutaj jeszcze przejdę trochę. Z zachowaniem wszelkich sposobów ostrożności. Ciekawe, gdzie oni są. Żebym mógł sobie tylko ten kompas kupić. Ale niestety już nie mogę. Dwa na jednego to nie za bardzo jest uczciwa walka. Chcę go może. Dobra, może mnie nie zauważył. Dobra, po co tyle gold na kupuj. Nie! No, a było tak blisko. No nie, już mnie zobaczyli. O, jednego trafiłem. O nie, o nie. Chodźmy. Nie spadł. Nie spadł, nie spadł, ale... Nie, no, no i takim oto sposobem skończyła się ta arena. O, Kubik. Miał trzecie miejsce, 10 kili. A ja bardzo wam już dziękuję za ten odcinek. Naprawdę był emocjonujący. Myślę, że to, co zrobiłem, to i tak nie było szansy wygrać. To potwierdza, że na serwerze GoldCraft trochę łatwiej się gra niż na serwerze Hypixel. A ja już dziękuję wam za ten odcinek. Życzę wam wszystkich wesołych świąt, jako święty dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku, w sezonie 7. Cześć!